Right. Baczność. Komendanci przygotują trasy do raportu. Spocznij. Right. Baczność. Trasami meldować. Spocznij. Kończącym 53. harcerski rajd świętokrzyski. Stan 20, obecnych 15. Drugi podharc Miszu. Przewodnik Michał Pałczyński, komendant trasy drugiej, melduje trasę na apelu końcowym. Stan 55 uczestników. Czuwaj drugi podharc Miszu. Komendantka czwartej trasy, harcerka Orla Karolina Bilska, melduje trasę czwartą na zlocie 53. ogólnopolskiego harcerskiego rajdu świętokrzyskiego. Stan 130 uczestników plus 5 osób z obsługi. Czuwaj druhu pod harcmistrzu. Melduje trasę na apelu. Stan 82. Czuwaj druhu pod harcmistrzu, komendant trasy siódmej melduje trasę na zlocie. Stan 86. Czuwaj druhu pod harcmistrzu, komendantka trasy szóstej seniorów melduje trasę na zlocie rajdu. Stan 28, obecni wszyscy. Czuwaj druhu przewodniczący. Harcmistrz Kuśmiał melduje rajd 53. harcerski rajd świętokrzyski na apelu kończącym. Stan 500. Czuwaj, druhny i druhoje. Czuwaj! Tutaj baczność. Poczet flagowy do wciągnięcia flagi. Wystąp. Baczność do hymnu Związku Harcerstwa Polskiego. Baczność, spocznij, poczet, wstąp. Druhny i druhowie, witam was bardzo serdecznie na świętokrzyskiej gościnnej ziemi. Wita was po raz 53. hufiec ZHP Starachowice. Chciałabym bardzo serdecznie powitać przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości. Witam senatora Rzeczpospolitej Polskiej, przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego, drucha harcmistrza Adama Masalskiego. Witam druhnę naczelnik
Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrz Małgorzatę Sinicę. Witam komendanta kieleckiej chorągwi ZHP, drucha harcmistrza Dariusza Binczaka. Witam dyrektora Departamentu Urzędu Miejskiego, mogę powiedzieć, drucha Jacka Kowalczyka. Witam wicekuratora świętokrzyskiego kuratora oświaty, drucha Lucjana Pietrzyka. Witam sekretarza gminy Masłów, pana Bogusława Krukowskiego. Witam panią wiceprezydent miasta Starachowice, druhnę Małgorzatę Ślęzak. Witam dyrektora Szklanego Domu, który nas tu tak pięknie gościł, panią Krystynę Nowakowską. Witam pierwszego komendanta harcerskiego rajdu świętokrzyskiego, drucha harcmistrza Stefana Derlatkę. Witam Jędrusia, drucha Jana Gałuszkę Mizernego. Witam wszystkich przyjaciół, instruktorów, harcerzy, którzy przybyli na dzisiejszy zlot. I przede wszystkim witam was, zuchy, harcerzy, instruktorów, seniorów na 7 trasach 53. harcerskiego rajdu świętokrzyskiego. O zabranie głosu poproszę drucha przewodniczącego. Druhny i druhowie, jest taki album wydany z okazji 40. rajdu starachowickiego pod tytułem Idzie rajd. I myślę, że to hasło jest do dzisiaj aktualne. Rajd idzie i rajd będzie szedł. Rajd po najpiękniejszej części województwa świętokrzyskiego, po górach świętokrzyskich, w tym roku kończy się tak jak 50 lat temu, tak jak trzeci rajd, kończy się ten rajd w Ciekotach, w miejscu związanym z bohaterem chorągwi kieleckiej Stefanem Żeromskim. Pokonywaliśmy wzniesienia, większe, mniejsze, w upale, w słońcu, ale z pogodą ducha. Dlatego, że widzieliśmy przepiękne krajobrazy pasiaków świętokrzyskich, które w taką formę przybierają kieleckie pola. Widzieliśmy piękne lasy świętokrzyskie i poznawaliśmy historię tej ziemi. Myślę, że wynieśliście bagaż wielu nowych doznań z tego rajdu, i zachęci was to do dalszej wędrówki, do dalszego poznawania naszego kraju. Harcerstwo od swojego zarania, od 100 lat istnienia, bo pamiętajmy, że obchodzimy w tym roku jeszcze dalszą część obchodów stulecia harcerstwa. Niedawno odbył się zlot we Lwowie, w którym uczestniczyło mniej więcej tyle samo harcerzy, co tutaj dzisiaj na tym naszym rajdzie. Byliśmy z druhną naczelnik we Lwowie i tam na apelu przypominaliśmy powstanie stulecia harcerstwa. Myślę, że idea harcerska jest nadal żywa i nadal bardzo ważna dla kształtowania elit młodego pokolenia w Polsce. I myślę, że jak wy wszyscy staracie się być lepszymi, staracie się pokonać własne słabości, tak i wasi następcy, tacy, którzy będą przychodzić na rajd świętokrzyski za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć, będziemy mogli dalej mówić o tym, że harcerstwo kształtuje elity młodego pokolenia Polaków. Druhny i druhowie,
Dziękuję wam za wasz trud, za wasz wysiłek i życzę wam dalszych sukcesów na polu pracy harcerskiej. Czuwaj! Duchny i duchowie, szanowni państwo, a my na szlaku wędrujemy przygód marzeń. Mam nadzieję, że Rajd Świętokrzyski to właśnie taki szlak naszych harcerskich marzeń. W Polsce jest bardzo wielu harcerzy, którzy słyszeli, którzy mówią o tym, że chcieliby pójść na Rajd Świętokrzyski. Ale niewielu jest takich, którym starczy na to siły i odwagi. Wy wiecie najlepiej, że to nie jest zwykły, prosty rajd. Rajd, który przyniósł wam wiele trudu, znoju, ale i radości i uśmiechu. Mam nadzieję, że chwile na tym rajdzie będą tak ważnym dla was przeżyciem, że za rok spotkacie się znowu. Zaczęliśmy w tym roku nasze harcerskie 100+, czyli budowanie ścieżki na następne 100 lat ruchu harcerskiego w Polsce. Mam nadzieję, że w historii tej, która przyjdzie, czyli w tym naszym harcerskim 100+, nie zabraknie nigdy rajdu świętokrzyskiego. Czuwaj. Rajd, baczność. Wyjątki z rozkazu komendantki chówca ZHP imienia Stanisława Staszica w Starachowicach L5/2001 z dnia 31 maja 2011 roku. Spocznij. Punkt 13 inne. Na wniosek kapituły odznaczeń przy chówcu ZHP w Starachowicach przyznaję odznakę zasłużony dla chówca ZHP Starachowice następującym druhnom i druhom. Podharcmistrz Ilona Traczyk, podharcmistrz Renata Krawiec, harcmistrz Krzysztof Krawiec. Proszę przeczytane druhny i druhów o wystąpienie, o wręczenie odznak. Proszę komendanta Kielce-Kiej Chorągwi ZHP, harcmistrza Dariusza Binczaka oraz komendantkę chówca ZHP Starachowice, harcmistrzynię Małgorzatę Ślaską. Na wniosek kapituły odznaczeń przy chówcu ZHP Starachowice przyznaję odznakę zasłużony dla harcerskich rajdów świętokrzyskich następującym druhnom i druhom. Podharcmistrz Katarzyna Hartung, podharcmistrz Jarosław Kuśmierczyk, harcmistrz Jarosław Piotrowicz, harcmistrz Tomasz Reimer, harcmistrz Irena Tuchowska, harcmistrz Maciej Wlazło, harcmistrz Jacek Junak. Proszę przeczytane druhny i druhów o wystąpienie, o wręczenie odznak. Proszę komendantkę 53. Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego, podharcmistrz Agnieszkę Czaja-Sewera oraz komendanta 1. Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego, drucha harcmistrza Stefana Derlatkę.
Na wniosek kapituły odznaczeń przychówcu ZHP Starachowice przyznaje statuetkę Niezawodny przyjaciel harcerskich rajdów świętokrzyskich. Senatorowi RP, przewodniczącemu ZHP, druhowi harcmistrzowi Adamowi Masalskiemu. Marszałkowi województwa świętokrzyskiego panu Adamowi Jarubasowi. Dyrektorowi Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, panu Jackowi Kowalczykowi. Proszę wyczytane osoby o wystąpienie. Druhny i druhowie, to taka nowość na naszym harcerskim rajdzie świętokrzyskim. Postanowiliśmy od tego roku uhonorować tych, którzy promują harcerski rajd świętokrzyski, którzy są z nami na dobre i na złe. Po raz pierwszy na harcerskim rajdzie świętokrzyskim pierwsze 3 statuetki. Proszę o wręczenie komendanta kieleckiej chorągwi ZHP, drucha Dariusza Bińczaka, druhny naczelnik harcmistrz Małgorzata Sinice i przewodniczącego Rady Chorągwi drucha Lucjana Pietrzyka. Świętokrzyski Okręgowy Związek Żeglarski w Kielcach przyznaje medal 50-lecia za wspieranie i rozwój żeglarstwa w regionie świętokrzyskim harcmistrzowi Janowi Mindzie, podharcmistrzowi Józefowi Mindzie. Za zasługi w rozwoju żeglarstwa honorową odznakę honoris causa przyznaje harcmistrz Małgorzacie Ślaskiej. Proszę wymienionych druhów i druhny o wystąpienie. O wręczenie nagród proszę w imieniu prezesa drucha harcmistrza Marka Świderskiego oraz druhne naczelnik harcmistrz Małgorzatę Sinicę. Punkt 7. Mianowania instruktorów. Zamknięcie próby na stopień przewodnika. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13 kwietnia 2011 roku zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego drucha Karola Janeczka, 38. Starszoharcerska Drużyna. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrza. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia jak wyżej zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza przewodnikowi Jackowi Ołowiakowi. Mianowania instruktorów.
zamknięcie próby na stopień przewodnika. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 maja 2011 roku zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego drucha Mateusza Ślaskiego 15 GDH Jędrusie. Wyjątki z rozkazu komendanta chówca ZHP Staszów. Mianowania instruktorów, zamknięcie próby na stopień przewodniczki przewodnika. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 maja 2011 roku zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego druhne harcerz Orli Violette Perek. Proszę o wystąpienie drucha podharcmistrza Jacka Ołowiaka. O wręczenie mianowania i zielonej podkładki proszę drucha przewodniczącego ZHP, harcmistrza Adama Masalskiego oraz drużynowego 38. drużyny harcerskiej imienia Emilii Plater, drucha harcmistrza Tomasza Łebka. Proszę o wystąpienie druhne Violette Perek oraz druhów Karola Janeczka, Mateusza Ślaskiego. O przyjęcie zobowiązania instruktorskiego proszę przewodniczącego ZHP harcmistrza Adama Masalskiego. Right, baczność! Rajd, baczność! Do zobowiązania instruktorskiego. Bardzo proszę powtarzać za mną. Przyjmuję obowiązki instruktora Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem świadomy odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy i opiekuna. Będę dbać o dobre imię harcerstwa, przestrzegać statutu ZHP, pracować nad sobą, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Wychowam swojego następcę, powierzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego służby nie opuszczę samowolnie. Przyjmuję was w poczet Korpusu Instruktorskiego Związku Harcerstwa Polskiego. Spocznij. O wręczenie pamiątkowych dyplomów, granatowych podkładek proszę komendantkę chówca ZHP Małgorzatę Ślaską oraz komendanta chówca Staszów podharcmistrza Grzegorza Basińskiego. Druhny i druhowie, a teraz ten moment, na który pracowaliście przez ostatnie 4 dni. 4 dni staraliście się o to, aby móc tutaj dzisiaj odebrać swoje nagrody, dyplomy i puchary. I tak, nagrodę dla patrolu, który jako pierwszy zgłosił się, opłacił wpisowe na rajd, otrzymuje patrol 401 z Sokoława Podlaskiego. Proszę o wystąpienie.
O wręczenie nagrody proszę komendantkę rajdu podharcmistrz Agnieszkę Czajasz-Sewera. Szewera. Nagrodę ufundowaną przez wójta gminy Masłów dla najmłodszego uczestnika rajdu otrzymuje druhna Iga Kumańska, 32. Kielecka Gromadna Zuchowa, odlotowe pszczółki. Prosimy o wystąpienie. O wręczenie nagrody proszę sekretarza gminy Masłów, pana Bogusława Krukowskiego. Puchary. Trasa pierwsza. O puchar naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego. Puchar otrzymuje patrol 102 Harcerski Klub Turystyki Pieszej imienia Aleksandra Kamińskiego z Koszalina. Proszę patrol o wystąpienie. Komendant trasy odebrał nagrodę dla patrolu, który już jest w drodze do Koszalina. Pociąg nie chciał poczekać na nasz apel. Trasa druga o puchar kieleckiego kuratora oświaty. I otrzymuje go patrol 205, bordowy szczep harcerzy i zuchów Puławy. Proszę patrol o wystąpienie, o wręczenie pucharu. Proszę pana wicekuratora Lucjana Pietrzczyka. Trasa trzecia, Zuchowa. Puchar przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego otrzymuje patrol 305, 34. Kielecka Gromada Zuchowa, strażnicy żywiołów. Prosimy patrol o wystąpienie. A puchar wręcza przewodniczący ZHP, harcmistrz Adam Masalski. Trasa czwarta, puchar marszałka województwa świętokrzyskiego otrzymuje patrol 413, nie mam pojęcia, Tomaszów Mazowiecki. Proszę patrol o wystąpienie, o wręczenie pucharu, proszę dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, pana Jacka Kowalczyka. Natomiast nagrodę komendanta trasy czwartej otrzymuje patrol 412 23. Kieleckiej Drużyny Harcerek imienia Zofy Radwańskiej-Paryskiej. Proszę o wręczenie nagrody komendanta trasy.
Trasa piąta. Puchar wojewody świętokrzyskiego otrzymuje patrol 512, 147 skater z Włocławka. Patrol występuje, zaś nagrodę wręczy pan wicekurator Lucjan Pietrzczyk. Już. Trasa szósta o puchar starosty powiatu starachowickiego. A puchar otrzymują równorzędnie patrol 601, 602, 603 i 604, czyli krąg instruktorski imienia Szarych Szeregów z Ostrowa Wielkopolskiego oraz harcerski krąg seniorów Łysica Żubry ze Starachowic. Proszę wszystkie patrole o wystąpienie, zaś o wręczenie pucharu proszę panią wiceprezydent miasta Starachowice Małgorzatę Szlęzek. Trasa siódma o puchar prezydenta miasta Starachowice otrzymuje ten puchar patrol 702, pierwsza nadarzyńska drużyna harcerska Impessa. Zapraszam patrol 702, a panią prezydent proszę o wręczenie pucharu. Puchar jędrusiowy na trasie siódmej otrzymuje patrol 703, pierwsza próbna drużyna harcerek Ogień ze Staszowa. Proszę zwycięski patrol o wystąpienie wraz z druhem oboźnym prezbiterem. O wręczenie pucharu proszę członka oddziału partyzanckiego Jędrusie, drucha Jana Gałuszkę Mizernego. Mamy jeszcze nagrody ufundowane przez wójta gminy Masłów, pana Ryszarda Pazyrę. Bardzo prosimy komendantów tras o wystąpienie, a o wręczenie nagród proszę sekretarza gminy, pana Bogusława Krukowskiego. Nagrody są do dyspozycji komendantów.
Stasiu, zostań. Wilonka, zostań. Ładny uśmiech. Wreszcie dziękujemy. Zostaje Bilonka z druhną Kasią. Zastanawialiśmy się wczoraj bardzo długo, jak nagrodzić zwycięzców wczorajszego festiwalu. Nagroda jest zadaniem na przyszły rok. Zuchy układają puzzle, przywożą na przyszły 54. harcerski rajd świętokrzyski. Czwarta trasa, ponieważ chyba za dwa dni to już będzie ogłoszony stan zagrożenia pożarowego w lasach. Spotyka się w przyszłym roku ekologicznie przy grillu na 54. harcerskim rajdzie świętokrzyskim. Mamy jeszcze jeden konkurs do rozstrzygnięcia. Bardzo proszę, konkurs krajoznawczy rozstrzygnie druh przewodniczący harcmistrz Adam Masalski. Zapraszam. Druhny i druhowie, razem z panem dyrektorem Kowalczykiem, który jest prezesem Regionalnej Organizacji Turystycznej, chcieliśmy ogłosić wyniki. Pierwsze miejsce zajął patrol 105. To jest z czwartej trasy, tak? Z pierwszej trasy, przepraszam. Drugie miejsce zajął patrol 401. Trzecie miejsce zajął patrol 104. Czwarte 101. I ex aequo, czwarte 101 i 102, i piąte 504 i 505. Bardzo proszę, najlepszy, tak? Mamy nagrodę jakąś? Tak, najlepszy zastęp 105, który jest nieobecny, tak? Bo jest, przepraszam. Bardzo proszę wystąpić. Dziękujemy bardzo, gratulujemy na przyszłość, zapraszamy do lepszego jeszcze poznawania Gór Świętokrzyskich. I to już wszystkie nagrody, wyróżnienia, odznaczenia, a teraz poproszę o czułe słówko komendantkę tegorocznego rajdu, druhnę Agnieszkę. Chciałabym wam wszystkim bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście, że przyjeżdżacie, że jesteście z nami, że wam się tu podoba i że wracacie. I czekamy na was w przyszłym roku i w latach następnych. Mam nadzieję, że nas nie opuścicie. Weźmiecie na następny rajd więcej swoich przyjaciół i wszystkich. Czekamy. Serdecznie jeszcze raz dziękuję, szczególnie młodej kadrze, która tak fantastycznie się sprawdza i tak fajnie działa i cieszę się jeszcze raz, że byliście. Czuwaj. A żeby słodko zakończyć 53. harcerski rajd świętokrzyski, mała niespodzianka. Jedna z komendantek tras obchodzi dzisiaj urodziny. Bilonka, chodź! Nie wiem, jak to zrobi. Druhowi Adamowi się kiedyś na rajdzie 50. udało. Obdzieli cały rajd. Daj łyżeczkę. Weź łyżeczkę. Musisz to ogarnąć. Zaraz. Kończymy nasz zlot rajdowy. Rajd, baczność! Komendanci tras odprowadzą trasy na 54. harcerski rajd świętokrzyski. Spocznij!